Nazywam się Łukasz Kligisz i w tym krótkim materiale będę miał przyjemność zaprezentować Państwu możliwości tego oto panelu E-Link CTP20. Zapraszam do oglądania. Nasze stanowisko zostało wcześniej przygotowane. Na laptopie zainstalowana jest aplikacja E-Link VC Desktop i zarówno aplikacje, jak i wideo terminal są zarejestrowane w serwerze YMS. Nawiążmy połączenie i zobaczmy, jakie możliwości oferuje panel CTP20. Aplikacja posiada skonfigurowaną automatyczną funkcję odbierania połączeń. Jak widzimy na panelu, dostępne są funkcje wyciszenia mikrofonu, wyłączenia kamery, jest także możliwość udostępnienia prezentacji oraz funkcja whiteboard, czyli nasza biała tablica. Mamy także możliwość lokalnej zmiany układu okien, czyli jest to funkcja dostępna i widoczna tylko dla nas, a nie zmieni to układu okien dla pozostałych uczestników takiego spotkania. Jeżeli teraz włączymy sobie białą tablicę, to zobaczmy, że automatycznie obraz pojawia się także u innych uczestników. Jeżeli teraz sobie coś napiszemy, to jest to praktycznie od razu widoczne na laptopie w aplikacji. Dobrze, włączmy teraz prezentację po stronie laptopa. Mam tutaj przygotowaną prezentację i zobaczmy, co teraz oferuje nam panel CTP20. Po chwili obraz nam się pojawi i teraz, jak widzimy, możemy na tej prezentacji nanosić także swoje notatki. Proszę zauważyć, że to, co napisaliśmy na panelu CTP20, automatycznie pokazało się także u osoby, która tą prezentację udostępnia. Więc jest to naprawdę fajna funkcja, pozwala na bardziej interaktywne spotkania i bardziej interaktywne przeprowadzenie prezentacji z udziałem także innych uczestników takiego spotkania. Na zakończenie jeszcze szybki rzut oka na możliwości sterowania konferencją z poziomu panelu CTP20, jeżeli taka konferencja jest uruchomiona na serwerze E-Link Meeting Server. Mamy tutaj już konferencję, dołączmy kolejnego uczestnika, którym będzie aplikacja na komputerze. Aplikacja automatycznie się połączyła i teraz, korzystając z panelu CTP20, mamy możliwość sterowania pozostałymi uczestnikami takiego spotkania, jeżeli to my takie spotkanie utworzyliśmy, bądź jesteśmy jego moderatorem. Tutaj, jak widzimy, dostępna jest lista uczestników biorących udział w takim spotkaniu, numer spotkania, hasło dostępowe, godzina rozpoczęcia. Możemy każdym z uczestników zarządzać zasobna, możemy wyłączyć mikrofon, możemy wyłączyć kamerę. Włączę przykładowo kamerę z aplikacji. Jak widać, kamera została wyłączona. Mamy także możliwość ustawienia takiego uczestnika jako moderatora konferencji, podnosząc tym samym jego uprawnienia. Możemy wyłączyć audio, czyli ten uczestnik nie będzie dostawać głosu z konferencji, nie będzie słyszał dźwięku. I możemy takiego uczestnika z konferencji usunąć. Możemy też zmienić globalnie układ okien, coś co nie jest możliwe w przypadku połączenia punkt-punkt z jedną osobą. Tutaj, jeżeli właśnie jesteśmy moderatorem spotkania, możemy ten układ zmienić globalnie. Wybieramy wtedy, co pokazuje się dla wszystkich uczestników spotkania, w jakim układzie okien. Jest to sterowane centralnie z poziomu panelu dotykowego CTP20. Oczywiście możemy także globalnie wyciszyć mikrofony dla wszystkich uczestników. Możemy także te mikrofony globalnie dla wszystkich uczestników włączyć. Jest także opcja zablokowania konferencji, jeżeli wszyscy dołączyli już, wszystkie osoby, które miały dołączyć, są w tym spotkaniu i nie chcielibyśmy, żeby ktoś więcej do tego spotkania dołączył.
jest możliwość zablokowania dostępu. I oczywiście jako moderator konferencji możemy też zdecydować, jeżeli byśmy te spotkania opuszczali, czy chcemy się po prostu rozłączyć, czy chcemy zakończyć takie spotkanie dla wszystkich uczestników. To wszystko, jeżeli chodzi o możliwości panelu CTP20. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu z firmą Veracomp.